Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie, nowy odcinek i widzowie, nie uwierzycie. Jak wiecie, spotkaliśmy syna Paliona. Dave spotkał Dave'a, czyli siebie. A dzisiaj na serwerze jest, oprócz Chipsona i syna Paliona, jestem ja. Jest nas dwóch, widzowie. Czy ja spotkam dzisiaj siebie? Co to ma być, przyjaciele? A, nie mam itemów, widzowie, bo oczywiście kto jak to, Yeti wkradł mi się na konto i je schował. Czego co wiem, to były tutaj gdzieś te rzeczy. Tu? Chyba tu? O, to są lepsze jeszcze rzeczy. O kurde. I w tej skrzynce, właśnie. No ale tu nie, no weźmiemy sobie te, bo są mega git, ale my i tak rzeczy nie będziemy potrzebować, bo my będziemy ich śledzić. Dokładnie tak. Ja tu gdzieś w jakiejś skrzynce zostawiłem sypotki, ale nie wiem która. Może w tych beczkach? Nie w beczkach. Kurde, gdzie one? Gdzie są poteczki? Tu są, mam, dobra, mam je. Widzowie, dzisiaj będziemy ich śledzić i sprawdzimy, czy faktycznie to jest tym ja. Czy to nie jest jakaś podróba, widzowie, bo cofnęliśmy się w czasie, jak wiecie. A, i ogólnie, dajcie znać, jak wam się podoba czerwone oraz zielone dwa, bo już jest na kanale. Także, widzowie, słuchajcie i kupujcie takie kozackie koszulki zielone, dokładnie. Zapraszam serdecznie. No i co? Bardzo, bardzo wam się w ogóle spodobały bluzy zielone. Kupiliście ich naprawdę mnóstwo. I lecimy. O, tu co jest? Tego nie było. Jakiś tunel ktoś sobie zrobił. Co mam? Co to ma być? Wiecie co, ja sobie wypiję potkę, bo ja nie mam pojęcia, gdzie oni są, tak szczerze. I wolę nie natknąć się na nich, bo co jak ja spotkam siebie i cała, że wiecie, jak się cofasz w czasie i potem spotykasz z siebie, to całe wszystko się może zawalić. Także nie chciałbym, żeby mnie... żebym ja siebie zobaczył tak naprawdę. Także najpierw ich znajdźmy, gdzie oni mogą być. W ogóle te miasteczko, tu są. O, ty to ja jestem faktycznie. To jestem ja. Co jest grane? O, bzyku tu jest. Ja nie mogę. Co się dzieje? Kurde, mi to przeszkadza, że jestem taki mały. Czy jestem wolniejszy? Nie, biegam tak samo szybko jak oni. O, ty bądź się na mnie. Co mi... Ej, może on ma jakiś rentgen i mnie widzi? Nie, nie widzimy. Ja nie mogę, widzowie. Ja widzę swojego, no syna już spotkaliśmy. Nie wierzył w nic praktycznie, no praktycznie we wszystko. Ale co jak ja spotkam siebie? Może on teraz, ej, może oni teraz gadają między sobą i opowiadają sobie, że, czy syn Paliona opowiada, że mnie spotkał. To było mocne. Kurde, to jest niemożliwe, widzowie. Dobra, nie widać mnie. Ale weszli do domku syna. I w domku syna nie ma nic. Co? Nie, co? Potka na niewidzialność pije? Po co? Czy oni chcą kogoś śledzić? Gdzie oni idą? On se zbiera. Syn Paliona. Czemu w ogóle syn Paliona jest taki wielki, a my jesteśmy tacy mali? To się w ogóle nie klei. To ten syn już to musiał urosnąć po prostu. On wygląda jak tak totalny bobas, nie? Bardziej niż ja. Chociaż wyglądamy mega podobnie. Ty, bo ja! Jak to się głupio mówi. Ja biegnę tu, a... O kurde, otworzyły się dorsy. O nie, on będzie coś podejrzewać. Oni teraz będą... O nie... A czemu oni wchodzą do sądu? To jest sąd, wygląda jak sąd. Oni teraz gadają między sobą, że on widział kogoś. Patrz, szuka. On szuka. Czekaj, gdzie oni idą? Co? Co oni robią? Co to za... Tu jest zejście? Czemu to jest tyle drzwi? Kurde, nie mogę... O, jestem. Co to jest za miejsce? Co oni robią? Kurde, może to być słychać jak... Co to jest za... Ja nie widzę nic! Widzowie, co to jest za pokój? Ja tego nie pamiętam. Co? Jak ten pokój jest zrobiony? Ty, jak z niego wyjść? Widzowie, to jest biały pokój, ale tu jebanie. Gdzie oni kopią? Co? What? I tu jest jakieś przejście. Co? Co on? Czemu on wychodzi? Jezu, ale to jest schizujące, widzowie, naprawdę. Jak to jest zrobione? O! Kloc tu jest nawet! Co jest grane? Syn Paliona, Dave... Chipson, Klos i ja. Co tu jest? Plan pierwszy, zabić... Co to było? Zabić Dave'a, unicestwić całe Paliona... Czyje to są plany? O, to jest przerażające, widzowie. Czyje to są plany? A, tu są obrazy i kolejne tabliczki. Czujne masz oczy, że odkrywasz to miejsce. Jest jedno przejście, co da ci potężnie
szansę na życie i może lepsze bycie, ale rymy. Lecz jest to ukryte i głowę ci to zryje. Gdzie oni poszli? O, o. Ale to skrzypie, to słychać nawet mnie. Ej, są jakieś książki. Ha, ha, ha. Już tych liczb nie zobaczysz, ciekawe co teraz. Kurde, czemu tu są... Ile tu jest przejść, to twój... Co tu się działo i kto to pisał? Kogoś tu zażynali? Zanim zniszczone na twoi przyjaciele razem z tobą, możesz odliczać dni do... Ja nie mogę, jakie tu są groźby, widzowie. Ja wiem, że to był Lucifer i Pennywise, ale... Ktoś musiał być więziony w takim razie. O nie, a tu oni... A to jest zrobione mapami chyba, te mapy są białe całe. I to jest tak zrobione, ja nie mogę. Tu jakieś tunele, a nie, to są kopalnia zwykła to jest. Okej, czyli oni wychodzą teraz. Tylko gdzie oni idą? Synie Paliona! Patrz, on się patrzy, on myśli, że ktoś go śledzi. No przez to, że ja otworzyłem te drzwi, jak był, kurde, ten... Ja nie wiem, jak mówić na siebie, Palion, mam mówić na siebie Palion, okej. Jak moja osoba, jak moja osoba. Otworzyłem przy niej drzwi. Oni wychodzą. Ty, ale tu są jakieś przejścia normalnie. O, my zwrzucą zaraz do lawy. Oni nie mogą, nie potrafią wyjść stąd, co nie robią. Syn Paliona, chcę usłyszeć jego głos. Ale tu są jakieś wyjścia. Co oni robią? Ale jestem mały, ja nie przeskoczę. O, a jednak. O, mały jest winny, mały jest winny jest. A, zrzucają się. O, 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 dobra. Nie! Dlaczego? Kurde, szybko! Bo mi uciekną i nie znajdę ich. O, o. Co on? A, zasiał. Syn Paliona zasiał sobie jedzonko. Kurde, czyli dowiedzieliśmy się jakichś różnych rzeczy, bo u nich się to teraz dzieje, widzowie. To nie było kiedyś. To się dzieje w tym momencie. W sensie, znaczy było to, ale to jest skomplikowane, widzowie. Czas przeszły. To się działo kiedyś, ale my to widzimy teraz, bo się przenieśliśmy w czasie. W ten sposób to działa, dokładnie. Idą do zamku? To jest zamek Lucyfera chyba. Czy nie? To wygląda jak zamek Lucyfera, taki ognisty strasznie. O Boże, skakanie! Jestem malutki! O nie! Spadłem! Ej, on coś usłyszał! Albo nie usłyszał? Dobra, syn Paliona jest trochę głupiotki. Myśli, że ja nie wejdę tam. No! Ej, no nie dam rady. Nie podołam. Nie mogę! Nie mogę tam wejść, oni już są na górze. Dobra, czekaj. No, co mnie odbija? Tu mnie coś odbija, ta ścianka. Jest! 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 O nie, znowu ten sam skok. Jest! Jest! Jakie skoki! Tu przeskoczę to? Tak. Mi się wydaje, że jestem taki mały. No, doskocz, doskocz. Jest, jest! Kurde, mogłem go... What? Czemu to jest taki wyblakły bzyku? Ej, to może... Czemu tam był bzyku? Widzicie to? O nie, oni... Gdzie oni poszli? Kurde, gdzie oni poszli? Muszę ich gonić! A tu są. Gadają ze sobą. Ale jestem ciekaw, czy oni teraz rozwiązują jakąś zagadkę na przykład. Czy oni czegoś poszukują po prostu. Bo nie mają w tym świecie właśnie Pennywise'a i Lucyfera aktualnie. Czyli jest najgorszy okres dla nich. I muszą ich jakby pokonać, nie? I tu jest pełno jakichś ognistych rzeczy. Mnóstwo tego jest. O, ja sobie wejdę tędy. O nie, tu jest zamknięte wejście. Ciekawe, co jest właśnie tutaj. Czy ktoś tu mieszkał? Wygląda jak dom. Mój dom! To kogo to jest dom, mój dom? Lucyfer tu mieszka? Gdzie oni idą? Kurde, ile to obsydianu. No już pewnie nikt tu nie mieszka, bo to jest całe zabudowane obsydianem, nie? Wychodzą! Wychodzą! Okej. No i co? Aha. I co, i schodzą na dół. No i elegancko. A to... Tam się nie da zejść. Kolejne miejsce. Co to jest? Miecz do pająków. To może jest jakiś spawner pająków tu jest zrobiony. Tak mi się wydaje przynajmniej. I oni tu zarabiają sobie expa. Okej, okay. I poszli sobie dalej. Mhm. Czyli chcą wyjść stąd. Ale tu nic takiego nie ma. Kurde, tu jest tyle podziemi. Ja mam wrażenie, że w Palianowie nie ma tyle podziemi, nie? Jak tego tu jest dużo. Dobra, biegniemy za nimi! A tu co jest? Co tu jest tak? Jakieś miejsce. Zostaje pełno tajnych baz. Ej, może w marchewkach coś będzie? Patrz!
Patrz. Mówiłem. Ale to jest jakiś... O, jak tu ładnie. To jest zrobione w skalę. Pełno arbuzików tu jest. A, tu jest po prostu pokój. Pokój syna Paliona i nic więcej, rozumiem. Albo nie, to bardziej prowadzi z... Nie z mojego domu. No i może tu syn Paliona też mieszkał. Przecież to jest za ładne na syna Paliona, co? O kurde, bo mnie zaraz rzucą. Co oni się tak do mnie przytulają? O, oni się będą teraz kłócić. Aha, zginął! O kurde! O, ale teraz, ale syn Paliona będzie wkurzony teraz na tego. Na mnie tak naprawdę. Ale oni muszą mieć zdziwienie, nie? To jest najgorsze, że ja w ogóle tak jakby tego nie pamiętam, że to się działo. To jest mega dziwne. Gdzie jest syn Paliona teraz? Gdzie on jest? Ciekawe, czy jeszcze coś zwiedzą. Ała, boli. Ten portal działa? Nie. Czy on działa, ale nie da się do niego wejść. W ten sposób. Ja nie wiem, kurde, jak ten portal uaktywnić znowu. Może tymi samymi słowami, co wtedy Herobrine wypowiadał. Właśnie, gdzie jest w ogóle Herobrine? To jest mega scen. Zastanawiające. Idą dalej! Może coś jeszcze znajdziemy, widzowie, dzisiaj, bo tu jest mnóstwo rzeczy. Ja jestem ciekaw, co kryje właśnie tam, gdzie oglądali, reagowali na, wszyscy na Zielone 2. Jestem ciekaw, co kryje ta dziura ogromna i co to spowodowało, bo mnie przy tym nie było. Mnie nie było na tym serwerze, jak to się działo. Był Dave, Szczypson i Milki prawdopodobnie, no i syn Paliona oczywiście. I mnie przy tym nie było. Ja nie wiem, co to, czemu jest tak ogromna dziura. I to była prawdopodobnie jakaś zrobiona dziura i oni z tego zbudowali coś ładnego. Przynajmniej taki bym też miał plan. O, no przedszkola idą! Czy ja będę nauczył syna Paliona coś robić w przedszkolu? Kurde, ja muszę z nim pogadać. Ze sobą sam, no nie wiem. To będzie ryzyko, jak ze sobą samym pogadam. Co to jest za mapa? Czemu nie patrzymy na mapę w przedszkolu? Co jest grane? Czemu mapa jest w przedszkolu? To jest podejrzane. Co my tu mamy? Ej. To jest te Palionowo? Coś mi nie przypomina tego Palionowa. Jest jakaś policja. Co to jest za miejsce? Patrzą się na to. Ej, może oni szukają tego miejsca. Może ktoś mi tą mapę tu zostawił, oni muszą znaleźć to miejsce. Bo widzowie, kurde, mega. To tak z góry nie wygląda, jakby tu gdziekolwiek. To. No nie, no niemożliwe. No to nie jest Palionowo. Nie, ja nie wiem. Jestem pogubiony. Nie wygląda jak Palionowo, totalnie nie. Może idą do tego miejsca teraz. Ja to chcę zobaczyć. Ciekawe, bo na pewno coś poza Palionowem też musi być. Ja nie wierzę, że tylko jest Palionowo same i nic więcej poza tym, no musi coś być. Idą, o, tu jeszcze nie szliśmy. Idą w kierunku skina syna Paliona. Albo na pagórek? Na pagórek idą. Może coś tutaj będzie zaraz. No w tej części jeszcze Palionowa mnie nie było, więc liczę na to, że będzie tutaj coś... Naprawdę, naprawdę ciekawe. Do zamku idą. Czyli to zamek? To wygląda. To jest znowu jakiś mroczny zamek. Czarno-czerwona flaga oznacza coś złego. O kurde, to są jakieś pułapki chyba. No ale wygląda ten zamek naprawdę obiecująco, nie? Naprawdę jest mega, mega ładny. Tylko czyli to jest. Czyli to. No kurde. Nie mogę, zawsze mi te drzwi zamykają przed nosem. Okej, skrzynka jakaś. Nie, to jest po prostu zamek. Może oni po prostu przeszukują całe te Palionowo aktualnie. Jest jakaś skrzynka, ale nic nie ma. Idą do góry. Chodź, tato. O, napisali. A przecież chyba oni gadają są, czy nie gadają, czy po prostu chodzą. Bym chciał pogonić. Czemu te wszystkie schody, czemu wejście na wieżę to jest parkour? Czemu wszędzie wejście na wieżę to jest parkour? Co oni robią? O nie. Się nie da wejść. Aha. Okej, rozumiem. A weszli na wieżę, a na wieży nic nie ma. On ma elytrę, on poleci elytrą. O nie! On podejrzewa coś teraz. O nie! Szybki zjazd, szybki. Ksiądz. Odleciał chyba. Ale to było niemądre, co ja zrobiłem. Tam u góry są. Co oni tam szukają? W tej wieży nic nie ma, w sensie w tym zamku w ogóle nic nie ma. Ale ja tu tyle rzeczy w ogóle, widzowie, zwiedzam, tu jest tak mnóstwo rzeczy przeróżnych. Wiesz, mnie zwiedzania... O, tam jest jakieś boisko. O, tam są. Polecili na skina Paliona. Ale dlaczego? Hop. Mam kolejny, mam niewidka, okej, jeszcze 2 minutki.
Okej, czyli sam na skinku syna Paliona i ciekawe jestem, tam się da na pewno jakoś wejść. Czekaj. Idziemy od dołu, na pewno da się wejść od dołu, bo nie wierzę, że nie. Dobra, tu? Kurde, nie doskoczę do tej wody. Wow, gdzie oni lecą? Dobra, walić skin syna Paliona, lecimy za nimi. Gdzieś w tamtym kierunku, widzę ich niki. Gdzieś tam polecieli, widzę ich. Widzę, jedziemy do nich. Okej. O, idą do tych podziemi! Może w końcu się dowiem, co to jest ta dziura, co to oznacza. O, tylko nie wiem jak zejść, żeby się nie zabić. Dobra, schodzę. Przeżyję to, czy nie przeżyję? Dobra, idą tam. Przeżyję, przeżyłem, oczywiście, że tak. Biegnijmy za nimi, to jest tak ogromna dziura, pewnie skrywa wiele rzeczy. Tu gdzieś weszli, ten... Dobrze idę? Tak, czemu niszczą scenę? O nie, oni niszczą tą... Patrz, oni niszczą scenę! Może po prostu zbierają rzeczy, bo już po tym. Ciekawe, czy ten Palion wie, że zielone dwa wyszło, nie? Jestem mega ciekawy. To jest grane. O. Elegancko. Zrobili... A co, oni będą telewizję oglądać teraz, czy co? O co tutaj chodzi? Ale wielki portal. Ciekawe, jestem ciekawy, do czego ten portal prowadzi, ale ja sam tam nie wejdę, bo... czuję, że to jest śmierć, nie? Ja jeszcze zerknę sobie... A oni sobie chodzą. Jestem ciekaw, czy jeszcze coś ten, bo ja bym sobie zobaczył coś z góry. Proszę tylko, żeby mnie zauważyli. Lucyfer, jesteś flakiem, nie ma... A, do czego to jest wejście? O kurde! Ty, tu jest... Czemu tu jest syn Paliona? Ej, tu są przerażające rzeczy, naprawdę. Te rzeczy są straszne tutaj. To jest wszystko od Lucyfera, te takie ogniste rzeczy. O nie, wypływają! Pływają! Czekać na mnie! Idę z nimi. Hop. Zapraszam. Kurde, tu się da... Da się tak wypłynąć? Okej, dobra, niech on wypłynie najpierw, bo... O, widać mnie! Uuu. O, podka! Szybko! Jasny gwint, widzowie! To były milimetry, my się prawie przytuliliśmy. O kurde, o nie, nic nie widzę. Nie, nic nie widzę. Buguje mi się świat, nic nie widzę. Halo. Okej. Ej, no nie, ja nie wypłynę. Ała. Dobra, tędy. Czy ja wyjdę normalnym wyjściem, już nie będę ich śledził. I zobaczymy, co będzie. Ale pożegnam się tu z wami, bo mam ciężko wyjść aktualnie. Wrócę do domu i się gdzieś schowam.